Witam Państwa serdecznie na debacie podsumowującej pierwszy sezon wykładu z cyklu Metropolie Świata. No, za nami kilka wykładów. Byliśmy w Odessie, byliśmy w Manchesterze, byliśmy w Hanowerze, byliśmy również w Azji, w Szanghaju, a także w Kanadzie, w Montrealu. No i czas tych 5 spotkań podsumować. Będziemy dzisiaj na debacie gościć profesora Aleksandra Kuczapskiego z Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego. Będzie z nami także doktor habilitowany Łukasz Mikuła z Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Witamy. A także dr Magdalena Łągiewska z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Niestety profesor Robert Pyka z przyczyn od siebie niezależnych, siła wyższa, nie będzie brał udziału w tym spotkaniu, ale obiecał, że tę nieobecność w jakiś sposób zrekompensuje w przyszłości, być może wykładem tym razem o Lyonie, który pan profesor aktualnie bada. Panie profesorze, rozumiemy, dziękujemy i serdecznie pozdrawiamy. Szanowni Państwo, nasze założenie organizacyjne było takie, żeby pewien cykl spotkań padł akurat na 5 wykładów, podsumować rozmową z ekspertami, z naukowcami, którzy ten pierwszy sezon Metropolii Świata współtworzyli. I to jest właśnie ten moment. Na tej debacie podsumowującej będziemy rozmawiali, ale w mniejszym stopniu o metropoliach europejskich, kanadyjskich czy też azjatyckich, o których było dużo w ciągu ostatnich miesięcy, ale skupimy uwagę na metropoliach polskich i na tym, jak one powinny być zorganizowane, jak powinny funkcjonować. A więc będziemy starali się znaleźć optymalne rozwiązania dla polskiego samorządu metropolitalnego, dla jego prawnej formy, dla ich zadań, systemu finansowania i tak dalej. Zobaczymy, jakie rozwiązania obce okażą się na tyle korzystne, by recypować je w naszym polskim porządku prawnym. Oczywiście ta debata podsumowuje sezon pierwszy, nie ostatni. Obiecujemy już w marcu kolejne wykłady z cyklu Metropolie Świata. Mamy już kilka dobranych i dogranych tematów oraz wykładowców. Niedługo będziemy o tym Państwa oczywiście informować. Ale to nie dzisiaj. Dzisiaj skupimy się na tym, co za nami. Formuła debaty będzie następująca. Ja pozwolę sobie na początku naszym szanownym gościom zadać kilka luźnych pytań, a potem oczywiście zachęcam Państwa do aktywności, do formułowania własnych pytań na Facebooku, do podejmowania polemik na Facebooku, do zabierania głosu na Facebooku, najlepiej w komentarzach pod postem, na którym jest transmitowany to nagranie, a ja obiecuję, że wszystkie Państwa wypowiedzi naszym prelegentom odczytam. Okej, w takim razie myślę, że możemy przejść do sedna tego spotkania, które potrwa, zapowiem, około godziny. Myślę, że będziemy starali się skończyć o 21:00. No zobaczymy, ile nam z tych zamierzeń jeszcze wyjdzie. Takie są przymiarki. Pytanie jest do Was wszystkich, do naszych wszystkich prelegentów. Nie będę Państwa wskazywał imiennie, po prostu jak czujecie Państwo potrzebę i chęć, to zabierajcie Państwo głos. Tutaj nie będziemy wprowadzali żadnych sztywnych rygorów i reżimów. Po prostu rozmawiajmy. No, byliśmy w różnych miejscach, prawda? Łukasz oprowadził nas po Hanowerze czy po Montrealu, z kolei Magda po Szanghaju, profesor Kuczapski pokazał nam Odessę, a więc byliśmy w różnych kulturach prawnych, w różnych systemach politycznych, w różnych krajach. Te metropolie funkcjonują oczywiście w sposób bardzo zróżnicowany, tworząc bardzo rozmaitą mozaikę rozwiązań prawnych, organizacyjnych, finansowych i tak dalej. No i moje pierwsze pytanie, co według Was warto byłoby z tych kazusów, które omawialiście podczas naszych wykładów, recypować na grunt polski? Albo innymi słowy, idąc nieco dalej, jaka jest Wasza wizja polskiego samorządu metropolitalnego, którego no, od lat nie możemy niestety stworzyć?
Co rusz, to pojawiają się różne projekty ustaw, tezy do regulacji, prawda? W dyskursie metropolie goszczą, ale zasadniczo nasz prawodawca niespecjalnie się wykazuje na tym polu aktywnością, a na pewno już nieskutecznością, i od dłuższego czasu raczej jesteśmy w podobnym punkcie wyjścia, jeżeli chodzi przynajmniej o legislację. Kropka. Łukaszu, widzę, że się uśmiechasz. Rozumiem, że jest to ten gest, który wskazuje na... Czyli zostałem jednak wywołany. Dobrze, zacznę w takim razie. Znaczy z tego przeglądu, który mieliśmy, myślę, że ten wniosek bardzo generalny, może wręcz banalny, płynie, że nie ma rozwiązań uniwersalnych, takich, które jeden do jeden można przeszczepiać z jakiejkolwiek innej metropolii na grunt Polski bezpośrednio. Co więcej, wydaje mi się, że także same polskie metropolie są na tyle od siebie różne strukturą administracyjną, swoją specyfiką osadniczą, powiedziałbym tradycją jakiejś też dotychczasowej współpracy metropolitalnej, że ten jeden model także w ramach samej Polski jest niemożliwy do osiągnięcia. W tym dyskursie metropolitalnym nie ma czegoś takiego jak one size fits all, czyli musimy jednak każdorazowo patrzeć na specyfikę danego obszaru metropolitalnego i do niego dostosowywać konkretne rozwiązania. I oczywiście tym bardziej właśnie warto mieć przegląd tych rozwiązań międzynarodowych, bo niektóre będą lepiej, powiedzmy, sprawdzały się, czy pasowały do konurbacji górnośląsko-zagłębiowskiej. Nieco inny jest model dla Trójmiasta, a jeszcze inaczej w przypadku, kiedy mamy jednak do czynienia z takim typem układem monocentrycznym z jednym tylko dużym miastem, przy czym też w ramach Polski mamy różne rozwiązania, chociażby jeśli chodzi o otoczenie powiatowe dużych miast, od modelu takiego pierścienia jak w Poznaniu po Warszawę, która graniczy bodajże z 7 powiatami ziemskimi, i też trudno założyć, że to, co by się sprawdziło w Poznaniu, pasuje do Warszawy, pomijam już różnicę wielkości dosyć oczywistą i na odwrót, tak, więc tutaj oczywiście inspiracje mogą przychodzić z różnych źródeł, z różnych miast, z różnych metropolii, z różnych krajów. Ten generalny dylemat, jak się wydaje, samorządu metropolitalnego jest taki, czy szukać jednak metropolii jako takiego, powiedziałbym, regularnego poziomu podziału terytorialnego, jako regularnej jednostki samorządowej ze wszystkimi zaletami i wadami tego rozwiązania. Wiem, że to jest jakby to rozwiązanie, które ty, Jakubie, bardzo mocno analizujesz w swoich pracach, w swojej książce, którą niedawno dostałem. Mogę publicznie podziękować też za przesyłkę. Czy jednak model związkowy, który jest taką jakąś swoistą nakładką na to, co mamy, wiemy, że podział terytorialno-administracyjny jest czymś, co się bardzo ciężko reformuje, bardzo ciężko się rusza. Gminy, powiaty, województwa mają te 20 lat z kawałkiem w takiej formie jak obecnie, bo wiadomo, że gminy samorządowe są starsze jeszcze. Ten układ mniej lub bardziej się jakoś dotarł. Jest pytanie, na ile w ten ustabilizowany w jakimś sensie model zarządzania terytorialnego, ustabilizowany nie znaczy idealny ani optymalny, ale taki, który po prostu jest. Jak w to jeszcze, brzydko mówiąc, wsadzić jeszcze ten poziom metropolitalny? Patrząc też na specyfikę ustrojową naszego samorządu lokalnego, gminnego, z bezpośrednio wybieranym wójtem, burmistrzem, a przede wszystkim prezydentem miasta, to szczególnie w tych metropoliach opartych na jednym dużym mieście, ta kwestia relacji właśnie między tym prezydentem czy prezydentką dużego miasta, a właśnie kimś, kto jest liderem metropolii, jest szczególnie istotna, i tutaj właśnie trzeba się zastanowić, jak te relacje ułożyć, bo wiemy, że to może nie być wcale łatwe. Jeśli chodzi jeszcze o te rozwiązania, o których ja mówiłem, w obu metropoliach, i w Manchesterze, i w Hanowerze, jest bezpośrednio wybierany, można powiedzieć, ten burmistrz czy prezydent metropolitalny. To będzie prezydent regionu Hanower w Hanowerze, to będzie metro mayor, czyli ten burmistrz metropolitalny, można powiedzieć, w Wielkim Manchesterze. I oprócz tego oczywiście i miasto Manchester, i miasto Hanower też mają swoich
burmistrzów, czyli liderów, jak to nazwiemy, w zależności od ustroju. No ale jednak uwarunkowania są chyba trochę inne. W Manchesterze, jakby miasto Manchester, to jest około 20%, można powiedzieć, całego obszaru metropolitalnego. W Hanowerze oczywiście to jest bardziej klasyczna, monocentryczna aglomeracja, ale też z powodów, o których wspominałem, z powodów między innymi finansowych, a także bardzo długiej tradycji współpracy, miasto w którymś momencie podjęło tę decyzję, że niejako rezygnuje ze swojego statusu powiatowego i wchodzi w skład tego regionu hanowerskiego, godząc się z tym, że trochę tej swojej samodzielności straci, a zyska gdzie indziej. Więc cały czas tak się zastanawiam, na ile te dwie rzeczy, które są dla mnie najistotniejsze, czyli z jednej strony możliwość pojawienia się takiej silnej władzy wykonawczej, takiego jednoosobowego, można powiedzieć, lidera całej metropolii, trochę jak w Manchesterze, nałożonego w zasadzie na istniejący układ samorządów lokalnych, na ile to jest coś, co można byłoby jako eksperyment pewien przeprowadzić w Polsce. Trudne, skomplikowane, ale nie niemożliwe moim zdaniem, nawet na gruncie obowiązującej konstytucji. A druga rzecz, na ile jakby można zastosować ten model hanowerski, czyli de facto no, wejście, można powiedzieć, dużego miasta, takie dobrowolne w skład większego organizmu i oddanie tak naprawdę części kompetencji na poziom metropolitalny, takiej klasycznej jednostce, no, powiedzmy powiat czy metropolitalny, czy właśnie metropolia jako po prostu taka sui generis jednostka samorządu terytorialnego. To są jakieś inspiracje, o których można dyskutować. One nie są łatwe do przeprowadzenia, ale przyszłościowo to są modele, które w niektórych przynajmniej z tych kilku czy kilkunastu, ale bardziej chyba kilku polskich metropolii mogłyby się sprawdzić. Dziękuję Ci bardzo. No, bardzo ważne zdanie na początku tej wypowiedzi padło, że rzeczywiście chyba nie ma jednego idealnego modelu samorządu metropolitalnego i trzeba szyć na miarę, prawda? Czyli dostosowywać rozwiązania legislacyjne do realnych potrzeb i to nawet nie w zakresie regulacji krajowych, ale w zakresie właśnie rozwiązań dla konkretnych metropolii, bo przecież w obrębie systemu prawnego możemy również te rozwiązania prawne różnicować, dając inną formę prawną metropolii śląskiej, inną trójmiejskiej, inną warszawskiej. A więc jest to bardzo ciekawa myśl, która system niesamowicie uelastycznia. No właśnie, panie profesorze, a co pan profesor na ten temat nam powie ciekawego? Jeszcze raz dobry wieczór państwu i bardzo dziękuję, bo profesor Mikuła poruszył najistotniejsze takie pytania, które faktycznie też czasami wszystkich nas też męczą, tak? W zasadzie jak powinniśmy podchodzić do delimitacji tego obszaru metropolitalnego w sytuacji, kiedy mamy zupełnie bardzo niepodobne do siebie organizmy. Tak, po drugie, jak ująć od strony prawnej, tak, bo oczywiście mówimy o tym, że faktycznie gdzie są te kompetencje, które można przekazać powiedzmy tym instytucjom już metropolitalnym, jakie czy te kompetencje nie będą kolidowały z kompetencjami stricte samorządów terytorialnych, tak? Czyli ten konflikt. No i takie oto rzeczy były faktycznie moim zdaniem takim głównym argumentem, które zahamowały proces legislacyjny w stosunku do powstania tej ustawy o aglomeracjach miejskich na Ukrainie. Tak, czyli te dyskusje gdzieś tam się toczyły, głównie związane z tym, jak stworzyć taki model, który byłby, można byłoby ten model dopasować do wszystkich ukraińskich aglomeracji. Tak jeszcze raz przypomnę, tak, bo na to zwracałem uwagę, także w ukraińskim prawodawstwie faktycznie zamiast obszarów metropolitalnych czemuś tak się przyjęło, że mówią nadal o aglomeracjach miejskich, więc w zasadzie rozumiemy, że z punktu widzenia teoretycznego są to nie rzeczy nietożsame, ale natomiast jakby generalnie jak patrzymy na sytuację, no to przyjmujemy, że faktycznie mówimy o tych samych rzeczach, jeżeli mówimy w Polsce o metropoliach, na Ukrainie o aglomeracji. Więc
Tak to jest, tak na Ukrainie występują te obszary metropolitalne czy aglomeracje, które też zresztą bardzo się różnią ze sobą, tak? Czyli nie można porównywać Odessy z czymś takim jak Charków, Dnipro czy Kijów, tak? Zresztą nie mówimy już o Lwowie. Czyli zarzucano, tak? Czyli ten projekt ustawy, który miał wejść na Ukrainie, tak? O nim dużo było mowy jeszcze w ubiegłym roku, aktywnie część posłów aktywnie promowała takie rozwiązanie. Część jednak, powołując się na konstytucję Ukrainy, mówiło, że nie ma w konstytucji niczego takiego jak aglomeracje miejskie, więc nie możemy przez powstanie takich aglomeracji miejskich w żaden sposób jakby ograniczać kompetencje przyznane samorządom terytorialnym już, które są na Ukrainie, funkcjonują, tak? Oprócz tego, tak, czyli generalnie rzecz ujmując, jakby wracając już do Odessy, tak, nie wiem, czy Państwo pamiętacie, tak, z panią Aliną mieliśmy ten wykład, taką prezentację Odessy, ale na co warto zwrócić uwagę, tak, czyli w przypadku Odessy to jest też ten jakby bardzo jaskrawy przykład aglomeracji, która jest przygraniczna. Z jednej strony jest nadmorska, bo Odessa, wiadomo, jest miasto nad morzem, ale z innej strony jest, jeżeli jakby popatrzeć na mapę, zobaczymy, jak ta granica bardzo blisko podchodzi do Odessy. Następna rzecz, że granica państwowa z Mołdawią, ale też z tak zwanym Naddniestrzem, czyli taką jakby jednostką geopolityczną, która w ogóle nie istnieje w prawie światowym, tak? Czyli ta granica, która gdzieś tam jest niedaleko od samego miasta Odessy i jak wszyscy mówimy, także faktycznie ten obszar metropolitalny przekracza przez tą granicę i w rzeczywistości całe Naddniestrze znajduje się pod wpływem tej Odessy. Nie mówiąc już o tej Mołdawii, która też jest blisko granicy, tak? I tutaj chciałbym poruszyć też bardzo istotny wątek w sprawie aglomeracji, w sprawie obszarów metropolitalnych, tak? Bo jakby metropolie jakby są tym rozwiązaniem, tak, nowym rozwiązaniem ustrojowym, które faktycznie nie uznaje granic politycznych, tak? Mamy granice, które istnieją od lat, tak? Mówimy o granicach, które powiedzmy dzielą Polskę od Niemiec, natomiast też wszyscy jakby zdajemy sobie sprawę, że znaczna część Lubuskiego znajduje się generalnie pod wpływem Berlina. Możemy też dyskutować, czy sam Szczecin nie znajduje się w tej strefie oddziaływania Berlina. Sytuacja też będzie się zmieniała. Nie mówimy o tych najbliższych miesiącach pandemicznych, ale faktycznie jak nasze społeczeństwo wróci na normalne tory, no to wtedy będą też zniknąć te granice, które są na wschodzie, tak? I powiedzmy ten obszar przygraniczny ze Lwowem, powstanie tego potężnego organizmu dookoła Lwowa też będzie oddziaływać na obszary Polski, tak? Czyli Przemyśl być może, tak, będzie znowu pod wpływem Lwowa, jak jeszcze przed wojną. Być może też będzie inaczej postrzegany wpływ aglomeracji trójmiejskich w przyszłości, jeżeli będzie rozwiązany ten problem też te enklawy kaliningradzkiej i tak dalej, tak? Czyli możemy patrzeć też tak bardziej perspektywicznie i szukać też rozwiązań, które by nam pozwoliły na to, jak rozwiązać sprawę tych zarządzania obszarami, które należą do różnych państw, czyli politycznych, geopolitycznych ustrojów i obszarów. No i tak krótko to z mojej strony. Bardzo się cieszę, że pani Alina też się do nas dołączyła, a powiem jeszcze tak. Witamy serdecznie panią Alinę. Właśnie chciałem to powiedzieć, że przed chwilą dołączyła do nas również pani Alina Bojczuk, która prowadziła razem z panem profesorem pierwszy wykład o Odessie. Witamy serdecznie.
Panie profesorze, przerwałem, przepraszam, proszę kontynuować. Nie, nie, w porządku, tak, jedynie tak, że chciałem może odkryć taką tajemnicę, bo pani Alina ma informacje jakby takie bardziej, może bardziej głębsze w sprawie procesu legislacyjnego na Ukrainie, tak, czyli ona może coś jeszcze dodać do tego, co mówiłem wcześniej. Więc na czym to stanęło i jakie perspektywy rozwiązania tego problemu na Ukrainie, bo jakby generalnie władze Ukrainy deklarują, że ten problem aglomeracji, czyli ukraińskich obszarów metropolitalnych, powinien być rozwiązany nawet w tym pakiecie ostatniej reformy, natomiast jakby nie mamy jeszcze tego jakby konkretnej ustawy, nad którą możemy się pochylić i dyskutować. To pani Alina w takim razie, jeżeli pani może przejąć mikrofon od pana profesora i podjąć wątek, będziemy zobowiązani. Nie słychać pani. Tak, bo mikrofon może jest wyłączony. To standardowa sytuacja na debatach online, prawda? Akurat tego typu problemach w debatach w realu nie ma, ale w debatach w realu są inne problemy, w związku z czym zawsze to działa na zasadzie coś za coś. No, ale liczymy, że uda nam się w międzyczasie również włączyć nie tylko kamerkę, ale i mikrofon u pani Aliny, która rozumiem jest z nami, ale z Ukrainy. Nie, w dalszym. Okej, okay, trudno. No, myślę, że ani my, ja moderator, ani państwo prelegenci, ani nasi odbiorcy nie posiedli umiejętności czytania z ruchu warg, w związku z czym proponuję, żeby pani Alina jeszcze troszkę powalczyła z komputerem i zaraz oddam jej głos, a na wypowiedź swoją czeka pani doktor Magdalena Łągiewska, która, przypomnę, przyniosła nas na 1,5 godziny do Szanghaju. Dziękuję bardzo. Ja korzystając też z okazji, bo mam dzisiaj problemy techniczne i czasami mnie nie widać. To dzisiaj każdy ma problemy techniczne. Dzisiaj każdy ma techniczne problemy, więc sobie dajemy dyspensę i do nich podchodzimy. Przepraszam bardzo, że zniknę. Niecelowo, ale internet płata mi dzisiaj figle. Ja z mojej strony, jeżeli chodzi o takie bardzo pozytywne elementy, które można odnaleźć w Szanghaju, które chętnie bym przeniosła na grunt polski, chciałabym wymienić kilka. Nie dotyczą one kwestii prawnych, tak jak panowie profesorowie tutaj wskazywali, natomiast bardziej życiowe. To, co mi się niezwykle podoba w Szanghaju, to bardzo duża liczba ścieżek rowerowych, czego wydaje mi się, że mamy pewien trend pokazujący, w którym kierunku powinniśmy pójść, natomiast jeszcze jest to niezbyt mocno rozbudowane i pokazujące, żeby jednak stawiać na ten bardziej zdrowy tryb życia, czy chociażby na różnego rodzaju fitness outdoorowy. Gdzieś coraz bardziej u nas się to pojawia, natomiast nie jest aż tak rozwinięte, jak chociażby w Chinach. To jest jedna kwestia. Druga kwestia to jest chociażby możliwość zapewnienia fantastycznych sposobów przemieszczania się z jednego krańca miasta na drugi, ponieważ w tym wypadku mamy do czynienia z miastem o rozpiętości kilkudziesięciu kilometrów, więc sieć metra, która z roku na rok się rozbudowuje i nowe linie się pojawiają jak grzyby po deszczu, jest to dostosowywane po prostu do potrzeb społeczeństwa. Dodatkowo trolejbusy, autobusy, to o czym wspominałam podczas mojego wykładu. W Polsce pomimo tego, że próbujemy, no to wydaje mi się, że powinniśmy uczyć się, jak to powinno być zorganizowane, zwłaszcza, że tam oprócz samych linii metra, które są bardzo komfortowe, no i w ciągu kilku minut jesteśmy w stanie, jakby czekając na kolejny pociąg, przemieścić się z jednego miejsca w drugie. Natomiast istotne jest również to, że
jakby Chińczycy wychodzą naprzeciw różnym problemom, które się gdzieś pojawiają, a u nas bardzo często mam wrażenie, że bardzo dużo się mówi na temat określonych problemów, ale niekoniecznie podejmuje tak szybko działania jak tam. Tam jednak jest to o wiele bardziej widoczne, może również ze względu na to, że jest to jedno z najbardziej zaludnionych miejsc świata i to też powoduje, że inne są oczekiwania, ponieważ gdyby były takie trudności chociażby w przemieszczaniu się, no to całe miasto byłoby tutaj sparaliżowane i Chińczycy stanęliby dosłownie, nie mogąc dostać się chociażby do pracy, do szkoły i tak dalej. Więc to są te dwa elementy, które uważam, że powinniśmy natychmiast gdzieś podpatrzeć, jak radzą sobie z tymi problemami inni ludzie i inne cywilizacje, kultury na świecie, ponieważ no, u nas niezależnie od tego, z jakiej części Polski pochodzimy, to wydaje mi się, że jest jeszcze dość dużo do zrobienia, chociaż my jako to miasto wydaje mi się, że też mamy dość komfortową sytuację, chociażby ze skrętką, czy która zapewnia nam właśnie dość dobry transport, natomiast zawsze może być jeszcze lepiej i to jest akurat coś, czego mi niesamowicie brakuje i pamiętam za każdym razem, jak wracam z Chin do Polski, to z taką nostalgią wspominam, że jednak te ich rozwiązania są o wiele bardziej komfortowe, po prostu ulepszają jakość życia na co dzień. I kolejna rzecz, która też jest istotna, że wraz z tworzeniem takiej infrastruktury pojawiają się również punkty, gdzie można chociażby coś zjeść, można kupić gazetę, można zrobić jakieś podstawowe zakupy, czyli w ramach poszczególnych linii metra już pod ziemią są też bardzo dobrze zaopatrzone jakby te punkty, gdzie właściwie można by, czasami się zastanawiałam, że gdyby była nie daj Boże jakaś tragedia, to wszyscy mogliby się przenieść pod ziemię i tam nawet zamieszkać, ponieważ jest to aż tak fantastycznie dopracowane. U nas niestety jeszcze nie, nie wiem czy będzie kiedykolwiek coś podobnego, natomiast mówimy o zupełnie innych skalach, innych przestrzeniach, innych rzeczywistościach, w których się poruszamy. To miasto jest taką, jak wspominałam, perełką i dla samych ich architektów tego miasta jest takim troszeczkę marzeniem i starają się dopieszczać, jeszcze stwarzać kolejne takie wisienki na torcie, które mają sprawiać, że to miasto będzie jeszcze piękniejsze i tym bardziej będzie nas przyciągać do tego, żeby się nim zachwycać. Takie są moje odczucia, jeżeli bym mogła coś przenieść, to właśnie te elementy na grunt Polski. No, to są elementy, które często są trudno przenoszalne, bo w dużym stopniu również są to jakieś niematerialne impresje, doświadczenia i wrażenia. No, myślę, że niektóre polskie metropolie generują podobne, choć pewnie na tą skalę, bo to też jest nie ta skala metropolii. Ale dziękuję za tę wypowiedź bardzo serdecznie. No i chciałbym podpytać Pani Alinę. Pani Alina chyba jeszcze jest, widzę, w przedpokoju, w związku z czym jeszcze chwilkę poczekamy na jej wypowiedź, to podpytam w takim razie ponownie pana profesora Łukasza Mikułę, bo mnie jednak ta wypowiedź pierwsza, której udzieliłeś dzisiaj na debacie, nie zaspokaja w pełni. Innymi słowy, ona oczywiście była z pozycji naukowej niezwykle prawidłowa, poprawna, merytoryczna, ale zabrakło mi w tym wszystkim pierwiastka indywidualnego, no bo postawiłeś tezę oczywiście, że metropolię trzeba szyć na miarę, roztoczyłeś różne alternatywne formy organizacyjne, które można byłoby ewentualnie w Polsce wdrożyć, ale zadam Ci pytanie wprost. Jesteś i prawnikiem, urbanistą, samorządowcem, praktykiem, w związku z czym masz perspektywy niezwykle bogate i różnorodne, które dają ciekawe sprzężenie zwrotne. Jak Ty byś konkretnie widział polską regulację metropolitalną? Innymi słowy, gdybyś miał szansę bycia autorem takowej ustawy albo pracował w zespole legislacyjnym i miał szansę nadać polskim metropoliom jakąś formę organizacyjno-prawną, oczywiście zakładając, że możesz formą się bawić i być w tym wszystkim w doborze regulacji prawnych plastycznych, jak byś ukształtował polski model samorządu metropolitalnego? No, ponownie musiałbym powiedzieć, że byśmy musieli mówić o dwóch lub trzech modelach, mm-hmm. których tutaj myślę, że każdy byłby
byłby bardziej stosowny dla być może innego typu metropolii, gdzie przede wszystkim tu chodzi o te kwestie, myślę, właśnie osadniczo-strukturalne, tak bym to, to nazwał. Ja myślę, że dla takich metropolii jak na przykład Górny Śląsk, Zagłębie, gdzie mamy kilkanaście podmiotów, a może i więcej nawet, w miarę równorzędnych, tak? Tutaj oczywiście wiadomo, że między Katowicami a powiedzmy jakąś gminą, która nie jest nawet powiatem grodzkim, gdzieś w okolicy, powiedzmy, jest duża nadal przepaść, ale patrząc na całość struktury, jest powiedzmy kilka miast liderów i kilkanaście innych, które wcale nie są jakoś bardzo dużo mniejsze, to nie jest dwa rzędy wielkości różnicy, jak między niektórymi gminami z kolei wokół Warszawy, a samą Warszawą. I tutaj model związkowy, gdzie to jest jednak taka nakładka, wydaje mi się, że on, jeżeli by dać mu szansę zafunkcjonować, no bo mamy przecież de jure i coraz bardziej de facto także tą metropolię górnośląsko-zagłębiowską, on mógłby zadziałać. Tak? Tutaj akurat w tym przypadku jedynie widzę problem, że jeżeli ta metropolia stałaby się w cudzysłowie za silna, to gdzieś tam pod znakiem zapytania jest, gdzie w takim razie rola na tym obszarze dla samorządu województwa tak naprawdę. Wiemy, że województwo śląskie też jest skomplikowane strukturalnie, historycznie ono spaja różne krainy, jest Częstochowa, Bielsko-Biała, które się też tutaj dopominają o swoje racje, więc tutaj jakby ta silna metropolia górnośląska jest możliwa, myślę, w modelu związkowym, może też jest możliwa w modelu jako odrębna jednostka, ale raczej już wtedy pewnie regionalna i wtedy, krótko mówiąc, coś trzeba by było zrobić z tymi powiedzmy częściami dzisiejszego województwa, które nie pasują do końca typowo do tego obszaru metropolitalnego. No ale to jest jedyny taki, powiedzmy, przykład, bo już przy Trójmieście, które też jest drugą jakby w kolejności metropolią, myślę, zrównoważoną pod tym względem, że ma więcej niż jednego lidera, bo tutaj Gdańsk i Gdynia przy całej trudnej być może historii relacji to są podmioty, które no ciągną w dwójkę na pewno cały ten obszar metropolitalny. Tutaj, no właśnie, tak, tutaj czy taki model czysto związkowy, troszeczkę pomijający jakby mimo wszystko funkcję, może nie tyle funkcję, co no osobowości prezydentów miast jest możliwy do zastosowania. Z modelami związkowymi jest jeden problem, jak to obserwujemy wszędzie i to jest powtarzane. Skoro ci liderzy swoich miast, swoich gmin, oni mandat swój wyborczy czerpią no, ze swojej jednostki, co jest oczywiste, to zajmowanie się sprawami, nazwijmy to metropolitalnymi modelu właśnie tym związkowym, no jest taką pracą na drugi etat, ten mniej trochę ważny, ten taki dodatkowy, to nie jest jakby główna, no jakby powiedzmy część pracy, bo jednak bliższa ciału koszula i zawsze ten interes własnego miasta, własnej gminy jest no, najczęściej ważniejszy tak naprawdę. Ciężko się oderwać mimo wszystko od tego, że jestem jednak przede wszystkim prezydentem Katowic, Gdyni, Gdańska, burmistrzem Pruszcza Gdańskiego i mimo wszystko zajmować się tak jakby na pełną skalę sprawami metropolitalnymi. Jak sobie myślę o tym modelu manchesterskim, gdzie tam każdy z tych liderów miasta, gmin metropolitalnych jednocześnie ma też na poziomie metropolitalnym swoją tą teczkę, gdzie on się po prostu jakby wprost zajmuje na przykład sprawami zdrowia, sprawami transportu na poziomie metropolitalnym. To jest to ciekawe, tak? Czyli że nie ma tego rozmycia odpowiedzialności takiego, że mam dosyć jasno stwierdzone, oprócz tego, że jestem, można powiedzieć, pełnoprawnym liderem w swojej jednostce lokalnej, to jeszcze na poziomie metropolitalnym jestem nie tylko jakby jednym tam z 10 czy kilkunastu osób w tym zbiorczym zarządzie, ale też mam jakąś swoją własną, powiedzmy, kompetencję sektorową, którą powinienem się zajmować w skali metropolitalnej i teoretycznie za nią w jaki sposób powinienem być rozliczany, no pytanie jak.
Stąd też no, ja nie ukrywam, że żeby metropolie zadziałały realnie jako poziom zarządzania, planowania, no one by musiały też być jakimś podmiotem politycznym. Ta metropolitalna scena polityczna w jakiś sposób musiałaby się ukształtować. To bardzo ładnie zawsze działa w momencie, kiedy mamy obszar metropolitalny jako jednostkę podziału terytorialnego z bezpośrednio wybieraną radą, przedstawicielskim organem, no ale tu zawsze znowu wchodzimy w tą dwuwładzę, tak? Dlatego ja bym dla takich obszarów jak monocentrycznych, jak Poznań, jak Kraków, jak Wrocław, pewnie też Warszawa, która no jest sama w sobie skomplikowanym przypadkiem jeszcze bardziej, pomyślał jednak o tej formule prezydenta metropolii wybieranego bezpośrednio przez wszystkich mieszkańców metropolii. On by prawdopodobnie mógł pełnić funkcję prezydenta miasta centralnego i jednocześnie też organu wykonawczego całego obszaru metropolitalnego. Zagrożenie jakie jest? To znaczy tak, problem jest taki, że jest to rozwiązanie obce ustrojowo póki co dzisiejszemu modelowi samorządu. Natomiast ono ma jedną zaletę, tak? Taki prezydent metropolii, który jest wybierany jakby zarówno przez mieszkańców miasta i mieszkańców strefy podmiejskiej, to jest ktoś, kto musi faktycznie ważyć interesy miasta i przedmieść i on musi sam jakby w sobie balansować i dbać o ten interes obszaru metropolitalnego, bo on nie będzie w stanie jakby uciągnąć, wygrać tylko jakby na zasadzie konfliktu czy popierania jednej strony przeciwko drugiej, tak? Jednak kalkulacja wyborcza i to, że moją bazą wyborczą, ale także moich kontrkandydatów są wszyscy mieszkańcy obszaru metropolitalnego, no to w pewnym sensie jakby też inaczej ustawia pewną optykę działań, optykę programu politycznego. Oczywiście mamy w tym przypadku problem, jak do takiego modelu prezydenta metropolii organu wykonawczego dobrać organ stanowiący. Tak? To nie jest wcale takie proste, jak tutaj uniknąć z kolei konfliktu pomiędzy radami, Radą Miasta tego centralnego i Radą Metropolii. To też jest do rozważenia, na ile na przykład radni tego miasta centralnego mogliby być w pewnym sensie równolegle radnymi całej metropolii także. Tak? Na ile można by takie rozwiązania jeszcze rozważać, gdzie no, pamiętając o tym, że organ stanowiący, jeżeli mówimy o jednostkach regularnego samorządu terytorialnego, musi mieć jednak charakter wyboru w wyborach powszechnych i równych, czyli odpowiednia proporcjonalna reprezentacja miasta i przedmieść. Jest kilka dylematów, ale ja myślę, że kluczowe jest to, że przyzwyczailiśmy się przez ostatnie 20 już prawie lat do modelu prezydenckiego mimo wszystko w samorządzie lokalnym. Nie wyobrażam sobie jakby starcia czy modelu dwuwładzy, że jest i prezydent miasta dużego i prezydent metropolii jako dwie odrębne osoby, które no cały czas są w jakimś konflikcie, mam wrażenie, mogłyby być kompetencyjnym, a czasami takim po prostu nawet niekoniecznie politycznym, co no takim kto ma większą władzę, kto jest ważniejszy, bo zdarza się tak czasami między na przykład w miastach niegrodzkich między starostą a prezydentem miasta. I dlatego jakby myślę, że po wielu tutaj adaptacjach i rozwiązaniu dylematów prawnych model jednak prezydenta metropolitalnego wybieranego w wyborach powszechnych byłby jakimś takim no dużą innowacją ustrojową, ale realnym wykreowaniem jednak tej osoby, tego lidera, który musi myśleć kategoriami metropolitalnymi, a nie dać się rozgrywać tutaj w relacji miasto-przedmieście. Mm-hmm. Dzięki serdeczne. Ja tak w ogóle z perspektywy analizy samej konstytucji, to myślę, że różne modele samorządu metropolitalnego byłyby zdatne do wdrożenia, bo ustrojodawca da nam dosyć dużą swobodę w kształtowaniu samorządu terytorialnego jako takiego, również na obszarach metropolitalnych. Natomiast mocno w Twojej wypowiedzi wybrzmiewa potrzeba gdzieś tam demokratycznej i wyborczej legitymizacji władzy metropolitalnej, co gdzieś tam oczywiście również bardzo mocno popieram i za czym się mocno opowiadam. I między innymi dlatego jestem sceptyczny wobec modelu związkowego, w którym legitymacja demokratyczna jest co najwyżej pośrednia, a sama struktura jest mało transparentna i zrozumiała dla mieszkańców.
No bo to jest też ważna perspektywa, żeby administracja gdzieś tam, prawda, dobrze się osadziła w świadomości mieszkańców, a mam wrażenie, że na Śląsku ten twór, jakim jest Związek Metropolitalny, czy też GZM, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, oczywiście przy całym szacunku dla tej instytucji, która ma, mam nadzieję, tylko pilotażowy charakter, ta struktura jest trudna do zrozumienia, jest niejasna. Więc w tym sensie gdzieś tam ten model jednostki samorządu terytorialnego, a nie związków komunalnych, przynajmniej mnie o wiele bardziej przekonuje, a ma również swoje plusy. Natomiast widzę, że dołączyła do nas pani Alina. Mam nadzieję, że już również, o, nawet panią Alinę słychać. Pani magister, tak? Tak. To gdyby pani w takim razie zechciała wypowiedzieć, co tam u was na Ukrainie, na jakim etapie jest reforma, jak tam legislacja. Pan profesor wskazywał, że ma pani świeże informacje, więc chętnie przy okazji posłuchamy. Dobry wieczór. Jeszcze raz mam, bardzo dziękuję pani Agnieszce za podpowiedzi, bo tutaj udało się ustalić, także dziękuję i jeszcze chciałam też ze swojej strony podziękować za możliwość uczestnictwa w tych wykładach, w tych seriach wykładów o metropoliach, bo bardzo dużo, bardzo wiele ciekawych informacji udało się uzyskać podczas tych wykładów i właśnie nawiązując do odpowiedzi pana profesora, właśnie Ukraina teraz jest w etapie decentralizacji reformy, którą wdrożały. Dużo mówiło się przedtem i dużo jeszcze przed nami na to, żeby ta reforma była udana, była skuteczna i dała impuls do rozwoju ekonomicznego. Właśnie z tego powodu i ona rozpoczęła się. A wracając do naszej prezentacji, jak pamiętacie państwo, nasza prezentacja była o Odesie. Odessa, perła Morza Czarnego. Także nawiązując do tego, co w Ukrainie, jak w Ukrainie. I w Ukrainie jest bardzo korzystne, bardzo dobrze jest z punktu widzenia geopolitycznego rozstaszowania, bo Ukraina znajduje się między Bałtyckim i Kaspijskim Morem, oczywiście Czarnym. I w naszej tutaj, jeżeli pamiętacie, w naszej prezentacji mówiliśmy, że rozwój metropolii i rozwój metropolii jak w Ukrainie, tak i w innych państwach jest ważny z punktu widzenia logistyki, czyli Ukraina jest partnerem i jest uczestnikiem korytarzu transgranicznego Via Intermare, który ostatnio został, Ukraina weszła do rezolucji tego korytarza i podsumowując te wykłady, co usłyszałam o metropoliach, właśnie widzę, że metropolia może być takim, czyli centrem rozwoju ekonomicznego i utworzenie miast partnerstw metropolii może służyć takim karkasem do rozwoju jakby strefy metropolii, nakładając właśnie na transgraniczne połączenia. I no, jako ideja i Ukraina teraz jakby łączy w sobie swoje doświadczenie rozwoju, jakie wiążą się z decentralizacją, z doświadczeniem Polski i innych państw. I właśnie, jeżeli mówimy o perspektywie rozwoju metropolii, a jakie mówi pan profesor, to ich cztery w Ukrainie. Oczywiście Kijów, jak sam w sobie już zaczął rozwijać się jak metropolia, Odessa, Charków i Lwów. I właśnie te cztery metropolie, każdy ma swoją, będzie miał swoją historię, ale na pewno te metropolie będą takim kluczowym centrem rozwoju biznesu. Odessa jako logistyczny i Lwów, bo oni wchodzą w jeden transgraniczny korytarz, i Charków, oczywiście i Kijów też jako metropolie, które służą do rozwoju tych części regionów. Panie profesorze, pani magister, a kiedy możemy się spodziewać regulacji prawnej na Ukrainie? Kiedy to, o czym państwo mówicie, będzie prawnie usankcjonowane? Z ciekawością się przyjrzymy państwa ustawodawstwu. Co do metropolii, co do aglomeracji, czyli bo to mówimy o jednym tym samym, tylko na Ukrainie zakonodawczo. Spodziewam się, że w najbliższym czasie właśnie to jeszcze czeka na przez przechodzenie przez różne regulaminy i procedury Werchownej Rady, ale te zakonodawcze już zostały napisane, przygotowane przez Komisję Werchownej Rady i czekamy na ich wyczytanie i wprowadzenie, wdrożenie i głosowanie.
Rozumiem. I te cztery miasta, czyli Kijów, Lwów, Odessa i Charków, będą miały ten specyficzny, szczególny reżim prawny, tak? W odróżnieniu od pozostałych. Sobie te procedury inne, ale po prostu w Ukrainie teraz mówimy o tym, że zakonodawczo jako instytucja aglomeracja musi być potwierdzona, czyli z punktu prawa, że te instytucje mogą powstać w tych czterech miastach. A mówiłam o tych czterech miastach, mając na myśli, że te miasta mają już jakby samo w sobie rozwijają się jako metropolie, bo oni poszerzają się. Czyli Kijów poszerza się na te regiony, te rejony przystoliczne, tak nazywam. I mówimy o Lwowie i o Odessie też. I te regiony, te jakby z reformy decentralizacji właśnie nakłada się z tymi regionami przy oblastnych centrach, też jako rozwój, tak jak terytoria metropolii w tych miastach, czyli terytoria aglomeracji w tych miastach. Jasne, rozumiem, dziękuję serdecznie. Dziękuję. Pan profesor w mojej poprzedniej wypowiedzi mówił o dosyć ciekawym zagadnieniu, chyba dosyć mocno pomijanym w dyskursie naukowym eksperckim w Polsce, a mianowicie o metropoliach transnarodowych, oczywiście w kontekście polskich metropolii. A mnie w szczególności interesuje kontekst właśnie ustawodawczy i tak się zastanawiam, czy te nasze metropolie położone przy granicach, myślę zwłaszcza o Szczecinie czy też o Trójmieście, powinny mieć jakąś być może szczególne zadanie publiczne, szczególne kompetencje albo szczególną formę prawną związaną z położeniem i ewentualnie z ponadgranicznym oddziaływaniem, jak się Państwu wydaje. Czy ja mogę? Jasne, oczywiście. Dobrze, dziękuję bardzo. Więc wracając do tych transgranicznych, możemy tak określić, tak, metropolii, tak mówimy o tym, że i tak, tak czy inaczej, tak, czyli wzorujemy się na przykładzie już państw Europy Zachodniej, tak, gdzie są te rozwiązania, które może są już w jakimś stopniu stosowane. Nie myślę, że to jest sprawa najbliższych lat, tak, czyli najpierw w Polsce, tak samo na Ukrainie powinniśmy rozwiązać ten problem, jakby wdrożenie samego modelu metropolii, zanim przejść do kolejnego etapu, na którym już można będzie mówić o takich jakby transgranicznych formach. Jedynie, że pamiętajmy tak, że ta otoczka prawna zawsze następuje po jakby takich zmianach w rzeczywistości, tak? Najpierw powstały te obszary metropolitalne, a już potem jakby człowiek zastanawia się, w jaki sposób można bardziej efektywnie zarządzać tymi obszarami. Więc poczekajmy chwilę i myślę, tak, że za jakiś czas zobaczymy, że faktycznie w tej tak bardzo zmieniającej się rzeczywistości zobaczymy, na ile problem metropolii będzie kluczowym. Nawet w porównaniu z tym, że jakieś jeszcze kilkanaście lat temu mówiliśmy o tym, że powiedzmy reforma regionalna w Polsce, która nastąpiła, rozwiązała bardzo, bardzo wiele problemów rozwoju gospodarczego, rozwoju regionalnego. To samo chyba wydaje mi się, że nastąpi w perspektywie może kilkunastu, może kilkudziesięciu lat, kiedy faktycznie takim problemem kluczowym zostanie problem zarządzania obszarami metropolitalnymi. I wówczas, jak się okaże, także nastąpi ten moment, zresztą bym się zgodził tak z panem profesorem o tym, że faktycznie jaki model przyjąć, tak, bo tutaj są zupełnie różne rozwiązania polityczne, tak, jaka legitymizację tych władz w zarządzaniu metropoliami będzie przyjęta, tak, bo wiadomo także tutaj powinniśmy dojść do pewnego kompromisu politycznego. Jaki będzie ten kompromis, to też jeszcze zobaczymy, w jakim kierunku pójdziemy, tak, czyli czy pójdziemy w tym kierunku w takim stricte związkowym, że sam jakby ta instytucja metropolii będzie poważnie okrojona w sensie kompetencyjnym, czy
pójdziemy drogą jakby tej legitymizacji demokratycznej, tak, z wyboru, kiedy władze będą powstawały z wyboru. Ale w takim przypadku, powiedzmy, jeżeli mówimy o Poznaniu czy Warszawie, no to bardzo prosto taka sprawa się rozwiązuje w wyborach. Natomiast co będzie, powiedzmy, na takich obszarach jak Górny Śląsk czy jak obszar trójmiejski, gdzie mogą być też konflikty wewnętrzne, Gdańsk, Gdynia, no może w mniejszej mierze Sopot, tak, ale tutaj też ta jakby to przejęcie władzy politycznej przez jedną z jednostek może wzbudzić też pewne obawy z innej. Z innej strony też konflikty wewnątrz takiej struktury, jeżeli mówimy o tym rdzeniu i peryferiach, tak, bo zawsze będzie to ten obszar peryferyjny i czy powiedzmy, czy nie, czy peryferie nie się nie zbuntują przeciwko takim jakby władzom wywodzącym się z tych bardziej centralnych ośrodków. No i tak by to wyglądało. W sprawie tego jeszcze bym dodał, co mówiła pani Alina, tak, ja bym nie był takim optymistą, bo pamiętajmy także, że reforma na Ukrainie faktycznie powtórzyła polską reformę, ale jakby z takim poślizgiem, nazwijmy to, kilkunastoletnim poślizgiem, który nam pokazał, że jak można zaniechać faktycznie całą wspaniałą ideę decentralizacji władzy, tak, bo jak ta reforma na Ukrainie się zaczęła jeszcze w ostatnim roku Związku Sowieckiego i faktycznie mówimy, że została sfinalizowana dopiero w ubiegłym roku. No, to może wejść do historii jako jedna z takich najdłuższych czasowo reform decentralizacji władzy publicznej. No i to by było w tym momencie na tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Jeszcze jedno pytanie do pani doktor Magdaleny Łągiewskiej, bo tak przed chwilą rozmawialiśmy sobie z Łukaszem Mikłą na temat różnych rozwiązań prawnych dla samorządu metropolitalnego i gdzieś tam stawialiśmy jednak na demokratyzację procedur i systemów. No jak to w Szanghaju w takim razie wygląda? Bo przyznam szczerze, jest to model z mojej perspektywy zupełnie obcy i mi kompletnie nieznany. Jak wygląda udział mieszkańca Szanghaju w zarządzaniu sprawami publicznymi? Jakie ma uprawnienia, czy nie ma ich specjalnie? Kilka słów, byłbym bardzo wdzięczny. O, nie słychać. Z tego, co mi wiadomo, ponieważ ja szczegółowo nie badałam tej sprawy i nie mam takiej wiedzy jak panowie profesorowie i pani, jak to wygląda z punktu widzenia właśnie legislacji chociażby. Natomiast musicie państwo pamiętać jedną rzecz. Chińczycy mają bardzo specyficzne podejście i zupełnie inną postawę wobec takich kwestii jak bezpośredni udział w podejmowaniu decyzji, chociażby dotyczących ich własnego miasta. Jest to kultura oparta na kolektywizmie, gdzie mają swoich przedstawicieli, chociażby w radach, rada dzielnicy, która za nich podejmuje decyzje i wyznacza kierunek rozwoju w lokalnej społeczności. Przeciętny Chińczyk sam jako sam po prostu w mniejszym stopniu się w to wszystko angażuje. Natomiast czy oni mają taką potrzebę? Wydaje mi się, że nawet jest ona o wiele mniejsza niż u nas. I u nas mówi się o tym, żeby jednak była to bardziej ta demokracja bezpośrednia, żeby każdy miał jakiś wpływ na to, co się dzieje. Tam wydaje mi się, że nie ma aż tak dużej potrzeby, żeby każda jednostka w ten sposób się udzielała. Natomiast jeżeli ktoś ma jakąś propozycję, to istnieje możliwość zgłoszenia tego chociażby w ramach lokalnych komitetów. I widać, że oni bardzo dobrze ze sobą współgrają. Ta wizja jest zupełnie inna niż u nas. O ile u nas jest bardzo dużo indywidualnych pomysłów, które często się ze sobą ścierają, wspierają i te wizje nie są ze sobą spójne. O tyle tam
inna mentalność i inna filozofia, która stoi za tym wszystkim, powoduje, że wszystko jest bardziej zsynchronizowane i dzięki temu wydaje mi się, że szybciej też osiągają pewne cele, które sobie stawiają i to jest bardziej płynne. Takie są moje odczucia i gdziekolwiek, chociażby w mini społeczności, w której miałam okazję mieszkać w ramach mojej chińskiej rodziny, gdzie było określone osiedle. Później też mieszkałam również sama zupełnie w innej części Szanghaju, w innej dzielnicy. To widziałam, że te społeczności, mini społeczności bardzo dobrze były ze sobą zsynchronizowane i one nadawały ton temu, jak wspólnie zagospodarować tą przestrzeń, którą razem dzielili. I wydaje mi się, że to są inne zupełnie perspektywy patrzenia na tę problematykę i nasze spojrzenie, o ile nie przepuścimy, mówiąc bardzo kolokwialnie, tego przez pryzmat filozofii chińskiej kultury, chińskiej ich sposobu patrzenia na życie i wyznawanych wartości, będą dla nas niezrozumiałe. Natomiast efekt końcowy, który tam jest, jest bardzo, moim zdaniem, zadowalający. I nie wiem, czy Państwo mieliście okazję być w Szanghaju, czy w jakimkolwiek innym chińskim mieście. Natomiast nie dotyczy to tylko akurat Szanghaju. Pekin, który jest bardzo tradycyjnym miastem, natomiast również jest bardzo dobrze zorganizowany. I to, co jest często powielane przez Chińczyków, to różnego rodzaju transplanty poradne. Oni interesują się tym, co się dzieje na świecie i te najlepsze rozwiązania, które mają zastosowanie w różnych innych metropoliach, aglomeracjach, gdziekolwiek na świecie, oni bardzo chętnie przejmą na swój grunt, poddając je pewnej modyfikacji, obróbce, tak aby je dostosować do chińskich realiów i aktualnych potrzeb. I na tym polega specyfika i wydaje mi się sukces i ten całokształt, który jest na tyle imponujący. Natomiast indywidualne takie postawy i kwestie wydaje mi się, że nie mają aż takiego znaczenia, ponieważ tam o wiele bardziej wszystko jest stawiane na grę zespołową, a nie indywidualną jednego zawodnika. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Szanowni Państwo, rzucam okiem na Facebooka, na komentarze i widzę jedno pytanie, pan Karol Piątkowski. Pytanie do pana profesora Mikuły. W nowej strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego, strategia przyspieszenia 2030+ Bydgoszcz i Toruń funkcjonują jako dwa oddzielne miejskie obszary funkcjonalne. No i tu się pojawia pytanie. Na podstawie doświadczeń zagranicznych, jakie rozwiązania proponuje pan dla tegoż to właśnie miejskiego obszaru funkcjonalnego Bydgoszczy? Dziękuję. Pytanie jest ciekawe, tak samo jak ciekawy jest w ogóle cały układ metropolitalny Bydgoszczy i Torunia, bo wiem też z doświadczeń, bo współpracowaliśmy przez jakąś chwilę z województwem kujawsko-pomorskim, ale krótką chwilę, dlatego że okazało się, że jednak te niektóre sprzeczności czy różnice spojrzeń bydgosko-toruńskie czasami się okazywały bardzo daleko idące i te kontrowersje, czy to jest jeden, można powiedzieć, bipolarny układ metropolitalny, czy są dwa odrębne obszary metropolitalne, w pewnym sensie leżące w jednym regionie, to było długo dosyć debatowane. To rozwiązanie bydgosko-toruńskie, no ono siłą rzeczy byłoby zawsze specyficzne, bo owszem, mamy przykład też bipolarnego układu, jakim jest de facto Trójmiasto, no ale jednak odległość, stopień powiązania między Gdańskiem a Gdynią jest zupełnie inny niż, w sensie znacznie silniejszy mimo wszystko, niż między Bydgoszczą a Toruniem, gdzie faktycznie można sobie wyobrazić te miasta jako funkcjonujące odrębnie w znaczeniu właśnie takim zarządczo-politycznym, gdzie pewien stopień integracji obu tych miast jest osiągany z poziomu regionalnego, z poziomu wojewódzkiego. A z tej perspektywy, jeżeli na Bydgoszcz byśmy spojrzeli jako na sam w sobie układ metropolitalny, no to jest to klasyczny układ monocentryczny z jednym też powiatem ziemskim pierścieniowym tak naprawdę dookoła, dynamicznie się rozwijającym, bo takie gminy jak
Osielsko czy Białe Błota to są, jak ostatnio aktualizowałem różne rankingi, pierwsza dziesiątka, dwudziestka, często najbardziej dynamicznie rosnących gmin, gmin z wysokim PIT-em i tak dalej, więc akurat dla samej Bydgoszczy, czy dla samego obszaru metropolitalnego Bydgoszczy, taki model dla klasycznego układu monocentrycznego mógłby być prawie że taki sam jak w Poznaniu. Ja bym optował za tym modelem w tym przypadku prezydenckim, gdzie prezydenta tej metropolii wspólnie wybierają mieszkańcy Bydgoszczy i powiatów bydgoskiego, tak naprawdę, jak już mówiłem, bardzo silnie tutaj rosnącego w siłę. Relatywnie ten poziom suburbanizacji, wzrostu strefy śródmiejskiej w Bydgoszczy, czy wokół Bydgoszczy może precyzyjnie, jest jeden z najsilniejszych w kraju, tak przynajmniej proporcjonalnie, prawie że bliźniaczo do Poznania, czyli też mamy utratę mieszkańców miasta centralnego i bardzo dynamiczny wzrost powiatu ziemskiego, a jednocześnie w tym powiecie ziemskim nie mamy takich gmin czy jakichś miast, które by stanowiły jakąkolwiek dla Bydgoszczy konkurencję, byłyby ośrodkiem powiatu same w sobie, więc tutaj myślę, że można byłoby dla kilku właśnie takich metropolii, które mają bardzo czysty układ, czyli jedno duże miasto, jeden powiat ziemski, okólny, bez silnych tutaj ośrodków konkurencyjnych. Akurat tu mogło być pewne rozwiązanie stypizowane, ale pamiętajmy, że wbrew pozorom aż takich układów za dużo wcale nie ma, bo już mówiłem, przy Warszawie mamy kilka powiatów ziemskich, przy takich miastach jak Kraków czy Wrocław też dwa, trzy, Łódź też trzy powiaty ziemskie, więc nie wszystko można chociażby z tego powodu zastosować. Tak, ta mapa powiatowa, zresztą w komentarzu do Twojej, Jakubie, propozycji dotyczącej właśnie samorządu metropolitalnego też w jakimś sensie to komentowałem, jest pewnym problemem, tak, jak ją wkomponować, czy jak ją uwzględnić albo jak przemodelować, jeżeli zakładamy metropolię w Polsce jako jednostki regularne, które de facto ten samorząd powiatowy w pewnym sensie na niektórych obszarach tak naprawdę zastępują. I gdzie to i geograficznie, jak się tu wpasować, żeby no nie przecinać w połowie powiatów istniejących, zostawać jakichś takich kadłubowych, nie wiadomo, resztówek. No a z drugiej strony, żeby te metropolie nie miały jakiegoś zupełnie dziwnego kształtu, bo powiaty w Polsce też miewają dziwne kształty i ta struktura jest bardzo różna. I na końcu jeszcze tylko jakby powiem, że ten model prezydenta metropolitalnego się efemerycznie i w bardzo nieudanej propozycji w którymś momencie pojawił, bo propozycja z poprzedniej kadencji, no, powiedziałbym, wywodząca się z obozu rządzącego, wiązana też z ministrem Sasinem częściowo, dotycząca no, powiedzmy zmiany ustroju miasta Warszawy, ona gdzieś tam w którymś momencie zakładała właśnie to, że prezydent Warszawy byłby wybierany przez de facto mieszkańców obszaru metropolitalnego. Nad tą propozycją nikt się głębiej nie zastanowił, bo jakby ta ustawa miała tak dużo innych wad, że w ogóle ciężko było o niej dyskutować w jakikolwiek sposób. Natomiast to pokazuje, że wyobrazić sobie pewną sytuację można. Tak? Tam akurat głównym problemem było to, że organ stanowiący był zupełnie na jakiejś dziwnej zasadzie wybierany, gdzie tam, nie pamiętam, Mokotów, który ma 200 ileś tysięcy, miał mieć jednego radnego tyle, co jakaś gmina, powiedzmy 30 kilometrów od Warszawy dzisiejszej, ale wchodząca w skład obszaru, która ma tam kilka tysięcy. Tam problemów było jeszcze więcej, co nie miara. Mam jeszcze dzielnicę w Warszawie, więc tam się tam trójszczeblowy robił w którymś momencie podział wewnątrz metropolii. Ale akurat to spojrzenie, że prezydent dużego miasta, on tak czy siak jest tym liderem i być może, żeby działać na skalę metropolitalną, powinien mieć, powiedziałbym, legitymację pochodzącą z szerszego obszaru, jakby de facto tak naprawdę, z którego ta jego baza wyborcza się wywodzi. On wcale nie jest tak dziwne, jakby się mogło wydawać i moim zdaniem zasługuje na jakieś takie przemyślenie przynajmniej. Natomiast no wiemy, że później jakby cała para poszła w inny pomysł, podział województwa mazowieckiego i tutaj byśmy mieli w sumie ciekawą sytuację, bo jeżeli by do tego podziału doszło i to według takiej zasady, jakiej się mówi, że de facto ten obszar metropolitalny stałby się odrębnym województwem,
No to jestem ciekawy właśnie na jakiej zasadzie by to funkcjonowało, no bo jeżeli byłoby to klasyczne województwo, no to musi mieć swojego marszałka, musi mieć swój sejmik i de facto byśmy do czynienia z takim dwuszczeblowym samorządem metropolitalnym mieli do czynienia. Natomiast jeszcze pamiętajmy, że sam fakt, że obszarowi metropolitalnemu byśmy przyznali status czy powiatu, czy województwa, on jeszcze jakby nie załatwia spraw, tak? Ponieważ wiele spraw metropolitalnych to są sprawy, które de facto są dzisiaj zadaniami gminy, a powinny być koordynowane na poziomie metropolitalnym, na przykład transport publiczny, chociażby czy planowanie przestrzenne tak naprawdę, więc nie można obszaru metropolitalnego utożsamić ustrojowo z jakąkolwiek dzisiaj istniejącą jednostką samorządu, bo sam powiat metropolitalny, czy nawet województwo metropolitalne, to jest jeszcze nie do końca to, co w zasadzie należałoby do powiedziałbym, esencji zadań takiego samorządu. Pytanie, czy w ogóle można sobie wyobrazić takie rozwiązanie, w którym część zadań, które normalnie, powiedziałbym, wreszcie na pozostałej części kraju są przypisane gminom, czy akurat na obszarze metropolitalnym są przypisane do poziomu częściowo do poziomu metropolitalnego i jak sobie ustrojowo nad tym przejść do porządku dziennego, to jest też ciekawe, bardziej nawet chyba prawno-administracyjne rozważanie, gdzie z kolei na przykład no, model związkowy pozwala faktycznie jakby bez problemu przekazać część zadań gminnych na poziom metropolitalny. Natomiast przypisanie takie w tym sensie odgórne pewnych zadań, które generalnie w kraju są gminne, do jednostki metropolitalnej jest jakimś tam powiedzmy wyłomem i czymś nad czym można się zastanowić. Tutaj RAF jest bardzo wiele i prawdę mówiąc chyba daleko od tej Bydgoszczy teraz odszedłem, ale czasami też tak myśl za myślą i dygresja goni dygresję. Dzięki, tak, dzięki za pytanie przede wszystkim. To tylko pokazuje, jak wielowątkowy temat omawiamy. Dzięki serdeczne. Tutaj są komentarze, to sobie potem Łukaszu zobacz na Facebooku, bo jesteś tutaj również wywoływany, ale nie są to pytania, w związku z czym, szanowni Państwo, jako że więcej pytań na Facebooku nie widzę, a godzina już jest odpowiednia, myślę, że będę debatę kończył. A więc dziękuję jeszcze raz wszystkim z Państwa za udział w tym spotkaniu, za podsumowanie pierwszego cyklu wykładów Metropolie Świata. Gościli w debacie pani magister Alina Bojczuk, prosto z Ukrainy, pani doktor Magdalena Łągiewska, pan doktor habilitowany Łukasz Mikuła, pan profesor Aleksander Kuczapski, a pozdrowienia jeszcze również do Państwa pan profesor Robert Pyka, który był również w tym sezonie z nami, a już niebawem w marcu kolejne dwa miasta, Londyn i Buenos Aires. Nie będę więcej na razie zdradzał. Śledźcie nas Państwo na Facebooku, gdzie niedługo będziemy publikowali dalsze informacje, a debatę moderowałem ja, Jakub Szlachetko. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę, miłego wieczoru i do zobaczenia, do widzenia. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.